No. Świetnie się zaczęło. Pozdrawiliśmy swoje warunki, chociaż widzieliśmy, że Śląsk też chce grać w zawodach. Przyjechał się do Broni w bardzo ofensywnym ustawieniu Rafa Polskiego i widzieliśmy, że to będzie taka próba trochę sił tych ofensywnych od samego początku, bo my też chcieliśmy swoje warunki narzucić od początku. Dobrze się dla nas ułożyło to, że szybko strzeliśmy jedną i zaraz drugą bramkę. To był klucz do tego, że ten mecz mieliśmy już pod kontrolą. Później nam się swobodnie grała. Wiemy, że nam jest to bardzo potrzebne, że jedna bramka przewagi to dla nas żadna przewaga. Musimy to szybko roztrwonić, dlatego te dwie bramki już zbudowały taką pewność siebie na boisku i widać było, że w tej pierwszej połowie potrafimy naprawdę tak ciekawie, kreatywnie stwarzać sytuacji. Cieszę się, że te bramki padały do takich akcji, które naprawdę no chcemy grać jak najczęściej. Podanie za linię obrony, bardzo, bardzo fajna taka zmienność pozycji z przodu, to zejście Szymka Pawłowskiego ze skrzydła, podanie prostopadłe zala. To są wszystko akcje, które byśmy chcieli jak najczęściej tutaj na Bułgarskiej prezentować. Trzecia bramka po praktycznie prezent, można powiedzieć, ale świetnie zachowanie się Szymka Pawłowskiego. I można powiedzieć, że naszą rolą dalej było kontrolowanie tego meczu. Na pewno niedosyt pozostawia trochę to, że w drugim połowie nie zdobyliśmy żadnej bramki. Powiem, że wszyscy kibice mieli na to ochotę, ale też chcieliśmy przede wszystkim kontrolować ten mecz. Chcieliśmy spokojnie go rozegrać. Cieszę się, że bez kontuzji, bez kartek będę miał niedzielę wszystkich do dyspozycji. Mieliśmy oczywiście swoje sytuacje, ale ich nie wykorzystaliśmy niestety w tej drugiej połowie. Ale nie ma co narzekać. Bardzo ważne trzy punkty, bardzo ważny mecz, po tej Jagiellonii nieszczęsnej. Drużyna pokazała, że do końca tego sezonu będzie walczyła. Ja myślę, że jesteśmy coraz mocniejsi psychicznie również i po prostu pokażemy, że stać nas na dobrą grę, skuteczną grę do końca sezonu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, daję Państwu głos. Panie trenerze, w jaki sposób nie zapytać o Szymona Pawłowskiego, bo też czarował Pan wczoraj na konferencji prasowej, że poważnie zastanawia się nad wystawieniem tego zawodnika. I co sprawiło, że jednak zdecydował się Pan go wystawić przed meczem, bo to znaczy widzimy, na ile to była decyzja prawna. I no, jak Pan ocenił, skończył fakt, że no, tej wiosny to na razie tylko ze Śląską dobrze zagrał i w obu spotkaniach. Jak Pan go widzi dalej? Właśnie. Ten poprzedni mecz ze Śląskiem był taki decydująca rzecz przy decyzji. Analizując oczywiście ten mecz poprzedni ze Śląskiem, no widać było, że Szymon się czuje bardzo dobrze na boisku, że to był jego najlepszy mecz, tak jak wczoraj powiedział na konferencji w tym roku. I się potwierdził, że ten Śląsk leży po prostu. Cieszę się, że Szymon znowu pokazał swoją wartość, jak bardzo potrafi być istotnym dla zespołu, strzelać się w bardzo ważne bramki, dobrze gra i tylko się cieszyć. Mam nadzieję, że utrzyma tą formę do końca sezonu. A może jeszcze dołożyć do startu jeszcze na więcej. Panie trenerze, chciałem zapytać o rzecz taką, bo mieliśmy w ciągu 3-4 dni dwa mecze, w którym w jednym, w drugiej połowie meczu zagrałem się wymknął wszystko pod kontrolą, a dzisiaj w pierwszej połowie właśnie zagrał koncept pod kontrolą. Teraz pytanie, czy Pańskim zdaniem w następnych meczach to trzeba będzie bliżej której z tych sytuacji, bo obie są nadzwyczajne. Zdecydowanie to dzisiejsze oblicze z pierwszej połowy to jest prawdziwa twarz Lecha. My, jak powiedziałem, wczoraj my mentalnie po prostu popełniliśmy duży błąd, że Jagiellonia trochę uśpiło nas to zwycięstwo na Łazienkowskiej. Po prostu jesteśmy drużyną, która musi bardzo rzetelnie jeszcze raz się pokażą realizować wszystkie założenia taktyczne, wysyka, taktyczna, to jest klucz do wygrania jakiegokolwiek meczu dla naszej rodziny i na dzisiaj to było. Także ja myślę, że podobnego planu jak w pewności wykonamy już. Ja myślę, że przed chwilą tutaj na taką poświęceniu spowiedzieliśmy, gdzie trenera Pawłowskiego i on przyznał, że to pozostawienie Lechowi miejsca to był gruby błąd z jej strony. Właściwie rozciągnięcie drużyny na 60 metrów spowodowało, że Lech miał dużą swobodę. Pańskim zdaniem, w Pańskiej ocenie, jak to wyglądało? Znaczy to, że Śląsk wam pozwolił tą piłkę rozegrać nieco swobodniej, to założył sobie pętlę na szyję. No, też można się zastanawiać, co by było, gdyby Śląsk, bo mieli taką okazję, prawda?
reagowaliśmy adekwatnie do sytuacji wojskowych. Co prawda muszę przyznać, że byłem naszykowany na trochę innym ustawieniu drużyny Śląska. Natomiast cieszę się, że szybko drużyna zareagowała na to ustawienie, aby dostać to miejsce, które się być może boi. I że byliśmy dzisiaj skuteczni, to jest też taki powód do zadowolenia, bo z tą skutecznością nie jest u nas tak. Panie trenerze, co pan zrobił, że zaosadzając zaczął tak piłkę podawać, on to nie jest w jego naturze jednak, no, mówi się, prawda? Kazałem zarobić tabelę. Pytałem go ostatnio, czy on sobie zdaje sprawę właśnie z sytuacji, jakiej jesteśmy na Gminicy, jest lek i tak dalej, oczywiście w żartach. Zał się uśmiechnął i oczywiście, że wiem, trenerze, powiedziałem, że stać go na znacznie lepszą grę i więcej od niego oczekuję, że może drużynie dać znacznie więcej, lecz takie rozmowy z Załem zawsze skutkują tym, że ten następny mecz po takiej rozmowie jest dobry, także muszę znowu w drodze do Gdańska to wziąć, to pokażę i pogadać.